Dziękuję bardzo za zainteresowanie i za przybycie. Temat wystąpienia to etyka wolnego rynku, także na początku należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest fundamentem wolnego rynku, czy też działalności wolnorynkowej, żeby wiedzieć, co chcemy etycznie oceniać, czy nad etyczną oceną czego chcemy się zastanawiać. I moja sugestia jest taka, że działalność rynkową, i myślę, że to będzie taka sugestia stosunkowo mało kontrowersyjna, można by opisać jako wielkoskalową współpracę społeczną w warunkach produktywnej specjalizacji i podziału pracy. Czyli w gruncie rzecz biorąc jest to pewien rodzaj współpracy. I mogłoby się wydawać, że to nam bardzo szybko zamyka temat w zakresie tych ocen etycznych, bo współpraca wydaje się być czymś, co no jest jak gdyby z definicji wartościowane pozytywnie, w sensie normatywnym i jeśli chodzi o zaspokajanie interesu własnego, i jeśli chodzi o zaspokajanie interesu cudzego. I na przykład, jeśli mielibyśmy się zastanowić nad takimi najbardziej standardowymi przykładami tego, czym jest współpraca, no to na przykład moglibyśmy dojść do wniosku, że współpraca to jest ten rodzaj aktywności, który definiuje nie tylko działalność na wolnym rynku, ale też na przykład wszelkiego rodzaju interakcje międzyludzkie zachodzące w obrębie takich instytucji jak rodzina czy grupa przyjaciół. Przecież i w tym momencie też może nam się wydawać, że ocena moralna współpracy jako zjawiska ogólnie jest rzeczą bardzo łatwą. W końcu przecież co jest fundamentem dobrze funkcjonującej rodziny? Miłość, czyli sztandarowa cnota chrześcijańska. Z kolei przyjaźń, która jest jak gdyby takim głównym fundamentem działania w obrębie grupy przyjaciół, no to też jest jedna ze sztandarowych cech etyki jeszcze przedchrześcijańskiej, tej helleńskiej. Więc jeśli współpraca jest też fundamentem działalności na wolnym rynku, no to wydawałoby się, że tutaj bardzo szybko nam się temat zamyka. Taka bardzo jednoznaczna moralnie jest tutaj ta ocena i jest ona pozytywna. Ale ktoś mógłby zasugerować, że może tak naprawdę w obrębie tych dwóch instytucji, które wymieniłem, czyli rodziny i grupy przyjaciół, nie mamy wcale do czynienia z współpracą. Współpraca nam się kojarzy z taką interakcją międzyludzką, której rezultatem jest jakaś obopólna korzyść, czyli jakaś harmonia interesów. A ktoś by mógł zasugerować, że nie, w obrębie rodziny czy w obrębie grupy przyjaciół mamy właśnie do czynienia z działaniami bezinteresownymi. Przecież przysięga małżeńska mówi, będę z tobą na dobre i na złe, czyli również na złe. I sugestia tutaj byłaby taka, że jeśli jestem z tobą również na złe, no to ja nie mam na dobrą sprawę interesu, żeby działać na twoją korzyść w momencie, kiedy się znajdujemy w jakiejś takiej sytuacji kryzysowej. I to jest właśnie działanie bezinteresowe, czyli coś innego. I tak samo jest ta mądrość ludowa, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, więc ktoś mógłby powiedzieć, że w momencie, kiedy znajdujemy się w biedzie, to ja nie mam żadnego interesu, żeby współpracować z kimś, kto mi nie jest w stanie niczego zaoferować, bo właśnie się w biedzie znajduje. Więc tutaj znowu mamy do czynienia z bezinteresownością. I ktoś mógłby tutaj zasugerować, że więc może w takim razie nie ma tak naprawdę żadnej współpracy w obrębie takich instytucji jak rodzina czy grupa przyjaciół. A jeśli nawet jest, to jest to współpraca innego rodzaju niż współpraca na wolnym rynku, gdzie ta interesowność jest bardzo silnie zarysowana. Mamy tutaj do czynienia z wymianą konkretnych dóbr i usług, do której nie dojdzie, jeśli dwie strony nie są sobie w stanie wzajemnie zaproponować czegoś korzystnego. I mi się wydaje, że to jest intuicja błędna, że tak naprawdę i w obrębie tych instytucji, takich jak rodzina i grupa przyjaciół, i w obrębie działalności wolnorynkowej, czy biznesowej, czy komercyjnej, jak zwał, tak zwał, mamy do czynienia z współpracą. Forma tej współpracy jest w obu tych przypadkach inna, ale ta funkcjonalna treść jest identyczna. Natomiast to, co prowadzi do takich rozbieżnych intuicji w tym zakresie, w zakresie tego rodzaju analizy normatywnej tych różnych instytucji, to jest to, że
Najpierw skupmy się na chwilę na tych instytucjach takich bardziej intymnych, czyli rodzina i grupa przyjaciół. Tam mamy do czynienia z taką dosyć specyficzną sytuacją organizacyjną, jeśli to tak można nazwać. Używając żargonu ekonomicznego, w obrębie rodziny czy w obrębie grupy przyjaciół mamy bardzo niskie koszty transakcyjne, bardzo niewielkie te tak zwane niedoskonałości informacyjne, bardzo dużą jednorodność interesów i bardzo dużą intymność w zakresie interakcji międzyludzkich. I to sprawia, że na dobrą sprawę w obrębie rodziny czy grupy przyjaciół następuje wymiana nawet na pewno nie monetarna, ale nawet nie barterowa, tylko wymiana, która jest dobrą ilustracją czegoś, co się nazywa gospodarką darów, tak? Może nawet takim międzyczasowym barterem. To znaczy, ja ci wyświadczam przysługę, wiedząc, że ty mi kiedyś wyświadczysz przysługę. Znam cię tak dobrze, że nie muszę zawierać żadnej formalnej umowy z tobą. Wiem, że wyświadczysz mi w przyszłości przysługę, jeśli rzeczywiście jesteś dobrym przyjacielem albo dobrym partnerem życiowym. I na dobrą sprawę w obrębie tych instytucji ani się nie wymieniamy jednostkami jakiegoś uniwersalnego środka wymiany, ani się nawet nie wymieniamy żadnymi dobrami materialnymi, które mają bezpośrednią wartość użytkową, tylko czystą użytecznością się na dobrą sprawę wymieniamy, rozumianą jako psychologiczna satysfakcja. Ja jestem z tobą, bo cenię sobie twoją obecność, pewne cechy charakteru, które ty prezentujesz, pewne przymioty osobowe i vice versa. Więc tutaj już trzeba mieć bardzo dużą i taką świadomość intelektualną subiektywistycznej teorii wartości, żeby widzieć, że tutaj też wymiana się dokonuje, tylko że to jest taka wymiana zupełnie niemalże przezroczysta. To jest czysta użyteczność. Mi sprawia przyjemność, że jestem z tobą, tobie sprawia przyjemność, że jesteś ze mną. Więc ja bym powiedział, że rodzina czy grupa przyjaciół, to w zasadzie można powiedzieć, to jest taka najbardziej fundamentalna, najmniejsza, najbardziej intymna forma tej tak zwanej gospodarki darów właśnie, która jest taką najmniej rozbudowaną w zasadzie, najbardziej mikroskalową formą współpracy społecznej. A potem stosunkowo, w momencie, kiedy mamy do czynienia z coraz większymi, z coraz bardziej różnorodnymi z grupami społecznymi, gdzie mamy coraz mniej intymności, a coraz więcej anonimowości, coraz większe te koszty transakcyjne, przede wszystkim ten klasyczny problem braku dwustronnej zbieżności potrzeb, który tłumaczy, skąd się bierze pieniądz i jaka jest jedna z głównych funkcji pieniądza. Tam odsuwamy się właśnie od tej wymiany opartej na bezpośredniej takiej użyteczności, czyli idziemy w miarę jak te wszystkie problemy się nawarstwiają, to gospodarka ewoluuje z tego poziomu gospodarki darów do gospodarki barterowej, potem ewoluuje do gospodarki pieniężnej i gospodarka pieniężna, czyli ta, która jest immanentnym przejawem wolnego rynku czy działalności wolnorynkowej, to jest już gospodarka, gdzie współpraca jest silnie upośredniona i gdzie opiera się ona na wykorzystaniu wielu takich prakseologicznych narzędzi, których natura jest stosunkowo abstrakcyjna, czyli pieniądz właśnie. Większość z nas ma bardzo takie naturalne intuicje na temat tego, jak funkcjonuje rodzina czy grupa przyjacielska, ale jak funkcjonuje taka właśnie wielkoskalowa, wolnorynkowa gospodarka, to już nie. Tutaj już trzeba umieć myśleć jak ekonomista i to dobry ekonomista, czyli mieć jakąś taką zdrową, logicznie wiedzę na temat tego, jak funkcjonują pewnego rodzaju instrumenty gospodarcze, takie jak właśnie pieniądz, czy system cenowy, czy już wchodząc na jeszcze wyższy poziom zaawansowania, rynek papierów wartościowych, czy ubezpieczeń i tak dalej, bo z kolei w obrębie takiej dojrzałej gospodarki wolnorynkowej mamy do czynienia z sytuacją, gdzie mamy już stosunkowo duże koszty transakcyjne, stosunkowo duże niedoskonałości informacyjne, stosunkowo dużą różnorodność interesów, pomiędzy, jeśli chodzi o uczestników rynku i stosunkowo niewielki poziom intymności, stosunkowo duży poziom anonimowości. I mi się wydaje, że taka wątpliwość właśnie, takie wahanie moralne, jak właśnie zakwalifikować moralnie współpracę rynkową,
podczas gdy większość osób nie ma wątpliwości co do tego, jak zakwalifikować to, co ja bym nazwał współpracą właśnie w obrębie rodziny czy grupy przyjaciół, wynika z tego, że na poziomie gospodarki wolnorynkowej mamy do czynienia już z transakcjami odbywającymi się na dużym poziomie abstrakcji. I teraz ja bym chciał prześledzić właśnie te rozmaite wątpliwości i to, jak one się przejawiały w obrębie historii myśli gospodarczej. Chciałbym się skupić na kilku takich przykładach osób, które próbowały jakoś właśnie etycznie przeanalizować współpracę wolnorynkową, zjawisko, jaką jest współpraca wolnorynkowa i jakoś to uzasadnić. No więc ja chciałbym podać kilka takich przykładów z moim krytycznym komentarzem. Więc na początku chciałbym powiedzieć parę słów o tym, jak się na sprawę zapatrywał Bernard de Mandeville. To jest taki protoekonomista w zasadzie, który tworzył we wczesnym wieku XVIII, czyli na długo przed Adamem Smithem, czy Davidem Humem, czy Richardem Cantillonem, których się określa często jako ojców założycieli ekonomii w pełnym tego słowa znaczeniu. A Mandeville to był taki protoekonomista, ale właśnie jak przystało na protoekonomistę, tam jeszcze nie było tej takiej ścisłej specjalizacji, podziału na z jednej strony ekonomię, a z drugiej strony na tak zwaną ekonomię polityczną, czyli taką w sumie nawet dział filozofii moralnej, który właśnie bardzo silnie akcentował kwestie moralne. Więc Mandeville ogłosił we wczesnym wieku XVIII taką książkę, czy nawet można powiedzieć dłuższy esej pod tytułem Bajka o pszczołach. I on w tej bajce o pszczołach twierdził, że zidentyfikował pewien taki paradoks społeczny, bo on tam na dobrą sprawę sugerował, że dobrobytowi społecznemu sprzyja folgowanie przywarą, wadą charakteru. Przywarą w sensie, czy wadą w rozumieniu czegoś, co szło pod prąd takich konwencjonalnych wyobrażeń etycznych, głównie umotywowanych moralnością chrześcijańską. I ja, to jest taka osobista dygresja, zawsze mam dużą podejrzliwość, wykazuję dużą taką naturalną podejrzliwość wobec wszystkich osób, które twierdzą, że w obrębie nauk społecznych zidentyfikowały jakieś paradoksy. Ja w zasadzie jestem zdania, że nie istnieje nic takiego jak paradoksy. Jeśli rzeczywistość ma swój logiczny kształt, to nie ma żadnych paradoksów, są tylko jakieś nieporozumienia wynikające z braku wystarczającej wiedzy na temat właśnie tej logicznej struktury rzeczywistości, w momencie, kiedy mówimy o osobach takich szczerych intelektualnie, a jak mamy do czynienia z osobami nieszczerymi intelektualnie, to mamy do czynienia z sofizmatami, które na przykład bardzo ładnie opisywał i punktował Fryderyk Bastiat, czyli jeden z ekonomistów, najwybitniejszych, najbardziej elokwentnych ekonomistów klasycznych. Więc w momencie, kiedy Mandeville mówi, że on taki paradoks zidentyfikował, no to ja mi się od razu uruchamia taka naturalna podejrzliwość i staram się jakoś go rozpracować tak, żeby obnażyć jego brak paradoksalności tak naprawdę, możliwość wytłumaczenia tego zjawiska, które jest opisywane na gruncie logicznym. I tak naprawdę, jeśli chodzi o to, co ten Mandeville pisał, to są takie dwie interpretacje. Można powiedzieć, jedna bardziej życzliwa, druga mniej życzliwa. Mniej życzliwa, w moim odczuciu, jest taka, że Mandeville był takim proto-keynesistą. A keynesizm to jest też właśnie niby szkoła myślenia ekonomicznego, ale też oparta na pewnych takich implicite zawartych w tekstach Keynesa postulatach moralnych, które też właśnie idą pod prąd tej burżuazyjnej czy chrześcijańskiej moralności. Na przykład przecież jednym ze sztandarowych fundamentów keynesizmu jest ten tak zwany paradoks zapobiegliwości. Zapobiegliwość, klasyczna cnota burżuazyjna, sprowadzalna jakoś do tej arystotelesowskiej cnoty roztropności, czy do chrześcijańskiej cnoty wstrzemięźliwości, gdzieś znajdująca się w tym obszarze, jeśli chodzi o dociekania etyczne. U Keynesa jest krytykowana i sugerowane jest, że ona właśnie szkodzi dobrobytowi społecznemu, tym samym szkodzi właśnie możliwościom angażowania się w efektywną współpracę rynkową. I Keynes tak interpretował Mandevilla, że Mandeville to jest mój prekursor, bo on mówi, że
powinniśmy folgować swoim grzesznym impulsom, tak? On tutaj się powoływał na grzech, jeden z siedmiu grzechów głównych, czyli nieumiarkowanie, można powiedzieć, w jedzeniu i piciu. Jedzmy i pijmy, ile wlezie, bo jak wiadomo, dzięki temu gospodarka się kręci, tak? Jeśli się wydaje pieniądze, tak powiedzmy, szewc wydaje pieniądze, to może sobie sprawić szybę w oknie i szklarz zarobi. I dzięki temu szklarz znowu wyda pieniądze w karczmie, zaspokoi swoją potrzebę, piwowar zarobi. Piwowar wyda pieniądze u rybaka, kupi sobie ryby. A rybak pójdzie do szewca, kupi sobie buty i tylko dzięki temu, że nie zachowujemy się jak harpagoni, tylko wydajemy te pieniądze, gospodarka się kręci. Więc mi się wydaje, że to jest mało życzliwa interpretacja Mandeville'a. Z tego względu być może, że to jest mało z mojego punktu widzenia ciekawy problem do rozważenia. Wydaje mi się, że bardzo łatwo jest zidentyfikować taką wulgarną wręcz sofistykę w tym rozumowaniu. Oczywiście konsumpcja jest celem działań gospodarczych, ale nie jest środkiem, który umożliwia rozwój gospodarczy, nie jest narzędziem, które umożliwia skuteczne korzystanie z możliwości, jakie oferuje współpraca rynkowa, bo konsumpcja w ostatecznym rozrachunku prowadzi do konsumpcji kapitału, czyli nie tyle nawet do jedzenia i zaspokajania swoich potrzeb, tylko do przejadania tych fundamentów, na których opiera się możliwość jedzenia. Także ta protokejnesistowska interpretacja Mandeville'a, która próbuje z jednej strony właśnie negatywnie osądzić, z moralnego punktu widzenia negatywnie ocenić te jak gdyby motywacje psychologiczne, które leżą u podstaw współpracy wolnorynkowej i jednocześnie wykazać, że mimo to one prowadzą do pewnych pozytywnych moralnie skutków, bo służą dobrobytowi społecznemu. Natomiast druga, moim zdaniem, życzliwsza interpretacja Mandeville'a to jest to, że on mówi nie o folgowaniu grzechowi nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, tylko grzechowi chciwości. Czyli na dobrą sprawę grzechowi zaspokajania własnych potrzeb, tak? Działaniu w sposób egoistyczny właśnie, w takim najbardziej potocznym tego słowa znaczeniu, czyli dążącym i nakierowanym na zaspokojenie interesu własnego. W ramach współpracy rynkowej tylko wtedy jesteśmy w stanie skutecznie zaspokajać swój interes własny, to znaczy skutecznie działać na rzecz swoich własnych egoistycznych potrzeb, jeśli skutecznie zaspokajamy potrzeby innych. No i to jest esencją współpracy, a z współpracy bierze się dobrobyt. I znowu, tutaj bym powiedział, że ja tu nie widzę żadnego paradoksu, więc mi się wydaje, że Mandeville właśnie był jedną z takich osób, które próbowały szokować, próbowały budować swoją popularność na szokowaniu, na sugerowaniu, że on próbuje przewartościować pewne zjawiska, które w konwencjonalnym ich rozumieniu oceniają te zjawiska zupełnie inaczej, tak? Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do tego rodzaju działalności, jaką jest zaspokajanie swojego interesu własnego, no to ja wykażę, że ona jest właśnie może ona nie jest dobra wedle naszych konwencjonalnych ocen moralnych na poziomie intencji, na poziomie właśnie takich motywacji psychologicznych, ale prowadzi do korzystnych społecznie konsekwencji. Tam pod tytuł tej bajki o pszczołach Mandeville'a to jest właśnie jak prywatne przywary prowadzą do publicznych korzyści. No ale mówię, można zadać w tym kontekście proste pytanie, dlaczego zabieganie o interes własny, dlaczego chciwość w ten sposób rozumianą mielibyśmy traktować jako coś grzesznego? Dzięki temu, że zaspokajamy swój interes własny, jesteśmy w stanie rozwijać swój produktywny potencjał, a jeśli rozwijamy swój produktywny potencjał, no to jesteśmy w stanie czynić większy, lepszy użytek ze swoich zalet, ze swoich pozytywnych cech charakteru. Więc dlaczego nazywać to, na jakiej podstawie nazywać to działaniem moralnie niewłaściwym, tak? Czyli można przypuszczać, że Mandeville wziął tutaj taką purytańską, w najgorszym tego słowa znaczeniu, interpretację tego, na czym polega zaspokajanie interesu własnego i
w tym sensie starał się tutaj jakiś paradoks zaobserwować, że wy to potępiacie, wy jacyś tacy napstyczeni, purytańscy poprawiacze świata, a tymczasem właśnie na zaspokajanie interesu własnego jest tym fundamentem, który buduje dobrobyt społeczny, bo umożliwia harmonizację interesu własnego i cudzego, co jest właśnie esencją współpracy na wolnym rynku. Także może tutaj tyle na temat Mandevilla. Wydaje mi się, że tutaj on mógł być w dosyć dużym stopniu, znaczy to, w jaki sposób on sformułował ten problem, mogło być reliktem czasu, w jakim on pisał. No, wydaje mi się, że z dzisiejszego punktu widzenia trudno jest nam postrzegać zabieganie o interes własny jako coś jak gdyby z definicji nagannego moralnie. Myślę, że nasza taka najbardziej naturalna intuicja byłaby taka, że jest to coś neutralnego moralnie, przynajmniej neutralnego moralnie, i w tym kontekście chciałbym teraz odnieść się do kolejnej osoby, kolejnej dosyć znanej osoby, która podejmowała ten problem, czyli do Adama Smitha. Jak powiedziałem wcześniej, już nie protoekonomisty, tylko osobę przez wiele osób uznawaną za ojca, założyciela, jednego z głównych pionierów ekonomii w pełnym tego słowa znaczeniu. No i oczywiście w głównym dziele Smitha, czyli O bogactwie narodów, jest ta bardzo znana metafora niewidzialnej ręki. I to słynne zdanie, że w momencie, kiedy chcemy skorzystać z usług rzeźnika, czy piekarza, czy piwowara, no to nie apelujemy do ich poczucia samarytańskości, dobroczynności, jakiegoś dobra publicznego, tylko apelujemy do ich własnych potrzeb, odnosimy się do ich potrzeb, oferujemy im możliwość zaspokojenia ich własnych potrzeb po to, żeby oni mogli zaspokoić nasze potrzeby. Czyli mi się wydaje, że tutaj już mamy złagodzenie tego stanowiska mandewilowskiego. Tutaj mówimy o tym, że właśnie działanie na rzecz zaspokojenia swojego interesu, które samo w sobie jest etycznie neutralne, prowadzi znowu do korzyści społecznych, i to w dwójnasób, z jednej strony, a może nawet w trójnasób. Z jednej strony dlatego, że no właśnie stanowi harmonizację interesu własnego i interesu cudzego, więc ta druga osoba się tutaj pojawia, jeśli uznać właśnie etykę za tą dyscyplinę, która pozwala nam zastanowić się nad tym i przeanalizować to, w jaki sposób konkretne zachowania wpływają na interesy innych, no to w momencie, kiedy się nam tutaj pojawia ta strona trzecia, jeśli esencją współpracy rynkowej jest właśnie harmonizacja interesu własnego z interesem cudzym, to tutaj z jednej strony mamy ten element etycznie pozytywny, z drugiej strony, co jest bardzo ważne, Smith bardzo silnie zaakcentował ten konkurencyjny charakter współpracy rynkowej. Jeśli to jest współpraca, gdzie nie występują żadne przemocowe bariery przyłączenia się do tej współpracy, wejścia w tą współpracę z innymi, to nie tylko jeśli się chce zaspokoić swoje potrzeby w ramach tej współpracy, trzeba zjednoczyć swój interes własny z interesem cudzym, ale też trzeba zrobić to skuteczniej, niż są w stanie to zrobić wszyscy inni potencjalni uczestnicy rynku. Więc mamy tutaj też tą konkurencyjną strukturę pobudek, która wymusza nie tylko harmonizację interesu własnego z interesem cudzym, ale też zrobienie tego w sposób jak najskuteczniejszy. Co też jak gdyby w sposób naturalny możemy wartościować pozytywnie w sensie moralnym, dlatego że znowu mamy tutaj do czynienia z jak najskuteczniejszym działaniem na rzecz interesu drugiej strony. No a po trzecie, co też Smith zauważył, tego rodzaju współpraca generuje bardzo wiele pozytywnych efektów zewnętrznych, jak to się określa w żargonie ekonomicznym. Generuje innowacje ekonomiczne, przepraszam, innowacje technologiczne, czyli tego rodzaju idee, które znajdują jakieś przełożenie na produktywny potencjał gospodarki. Mamy do czynienia tutaj z akumulacją kapitału fizycznego, zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym.
A samo istnienie tego kapitału zwiększa produktywność gospodarki i obniża ceny wszystkich produktów. I wszyscy z tego korzystamy, nawet jeśli to nie my osobiście jesteśmy odpowiedzialni za wytwarzanie tego kapitału, czy zwłaszcza za wytwarzanie jakichś innowacji. Więc tutaj Smith sugeruje, że to działanie, które jest już nie tyle przez niego wartościowane ujemnie, tylko neutralnie, jakim to działaniem jest dbałość o interes własny, prowadzi do bardzo wielu konsekwencji, które są moralnie pożądane i w związku z tym powinny być wartościowane dodatnio w sensie moralnym. Więc na dobrą sprawę Smith tutaj mówi, że jeśli rozumieć egoizm jako działanie na rzecz interesu własnego przy jednoczesnym pogwałceniu interesu cudzego, to nie, zdecydowanie wbrew temu, co Mandeville mówi, nie na tym polega esencja współpracy rynkowej, ale też nie jest altruistyczna w tym sensie, że poświęcamy tutaj interes własny na rzecz jakiegoś, czy to interesu cudzego, czy to jakiegoś mniej lub bardziej mgliście rozumianego dobra wspólnego, tylko to jest coś trzeciego, tak? Mi się wydaje, że tutaj właśnie właściwe wydaje się użycie tego terminu, który się pojawił w tytule wykładu, czyli non-tuizm. To jest termin, który powstał na długo po epoce Adama Smitha. To jest termin, który się pojawił w książce takiego wczesno dwudziestowiecznego ekonomisty Philippa Wicksteeda, The Common Sense of Political Economy. I tam właśnie Wicksteed sugeruje, że trzeba porzucić tą taką opozycję egoizmu i altruizmu, bo współpraca rynkowa wykracza poza tą opozycję. Esencją tej wielkoskalowej współpracy opartej na produktywnej specjalizacji i podziale pracy nie jest ani egoizm, czyli jakieś pasożytowanie na drugim, poświęcanie interesu drugiego na rzecz interesu własnego, ani też nie jest to altruizm, nie jest to taka klasyczna dobroczynność, czy właśnie tego rodzaju działanie, z jakim mamy do czynienia w obrębie rodziny czy grupy przyjaciół. Tylko to jest traktowanie tej drugiej strony transakcji w sposób taki zupełnie przezroczysty. Ty mnie nie obchodzisz. Ja ani nie mam zamiaru szkodzić twoim interesom, ani nie mam zamiaru świadomie i bezpośrednio i celowo dążyć do tego, żeby zaspokoić twój interes. Ja ciebie w sumie traktuję instrumentalnie. Ty jesteś w stanie pomóc mi zaspokoić swój interes, dlatego ja zaspokajam twój interes. Więc u Wicksteeda pojawia się sugestia, że to jest jakaś taka trzecia kategoria psychologiczna, którą powinniśmy uzupełnić tą alternatywę, czy to spektrum, gdzie z jednej strony mamy egoizm, z drugiej strony altruizm, jeśli się chcemy trzymać tego rodzaju psychologicznej terminologii. I wydaje mi się, że w tym sensie Wicksteed wyraża to samo stanowisko, co Adam Smith. Tylko teraz jest pytanie, na ile ta kategoria non-tuizmu jest rzeczywiście analitycznie przydatna. Czy rzeczywiście można wykroić ten konkretny typ współpracy, jaką jest współpraca rynkowa, i stwierdzić, że istnieje osobna kategoria, która określa tylko ten konkretny typ współpracy. I mi się wydaje, że można mieć co do tego pewne wątpliwości. Bo czy naprawdę da się powiedzieć, że w ramach współpracy rynkowej my nie dbamy w żaden sposób o interes drugiej strony, o interes drugiej strony transakcji, w jaką wchodzimy, że rzeczywiście taką jakąś zasłoną przezroczystości się otaczamy i nie interesuje nas, kto jest tam po drugiej stronie. My wykonujemy swoją pracę, jakieś dobro i usługę wpuszczamy za tą zasłonę i za tej zasłony w naszym kierunku spływają jakieś tam jednostki uniwersalnego środka wymiany, czyli pieniądze, i to jest wszystko. A co się za tą zasłoną dzieje, to nas kompletnie nie interesuje. Mi się wydaje, że nie, że to jest błędny sposób rozumienia współpracy rynkowej, bo po pierwsze, już z samego faktu, że my na przykład nie zachowujemy się jak rozbójnicy i nie okradamy drugiej osoby w ramach współpracy rynkowej i nie zastraszamy jej i nie grozimy jej, to już świadczy o tym, że my szanujemy interes drugiej osoby. Czyli skupiamy się na drugiej osobie, skupiamy się na jej
interesie. Zajmujemy pewne konkretne stanowisko i pewną konkretną postawę względem interesów drugiej strony, więc czy rzeczywiście można to opisywać jako to takie podejście non-tuistyczne, to znaczy zupełnie wykluczające z naszego takiego analitycznego rozumienia tej sytuacji, tego typu współpracy interesu drugiej strony? No, można mieć tutaj pewne wątpliwości. A po drugie, jako że Smith zauważył, że współpraca rynkowa ma ten ściśle konkurencyjny charakter i w związku z tym generuje tą konkurencyjną strukturę pobudek, która wymusza maksymalizację efektywności, to też zdaje się sugerować, że my dbamy o cudzy interes. Myślimy świadomie, konkretnie, bezpośrednio o interesie drugiej osoby, bo gdybyśmy o nim nie myśleli, no to moglibyśmy wykonywać te dobra i usługi na rzecz drugiej osoby na odczep się. A jeśli byśmy wykonywali tego rodzaju pracę na odczep się, to byśmy byli w sposób naturalny wypierani z rynku poprzez tych, którzy właśnie bardziej sumiennie podchodzą do sprawy i bardziej świadomie skupiają się na tym, żeby jak najlepiej zaspokoić cudzy interes. Wydaje mi się, że to jest drugi powód, dla którego można mieć wątpliwości wobec tego, czy zasadne jest wprowadzanie tej jakiejś trzeciej kategorii non-tuizmu, która wymaga takiego psychologicznego odcięcia się na poziomie intencji, na poziomie motywacji od drugiej osoby, od tego kontrahenta, na rzecz którego wykonujemy pewne czynności, któremu dostarczamy pewnych dóbr i usług. Wydaje mi się, że takie dwie wątpliwości można mieć wobec tej wikstidowskiej interpretacji tego, co sugeruje Adam Smith. Teraz zwróćmy się w jeszcze większym stopniu w kierunku współczesności. Skupmy się już na myślicielu stricte współczesnym, czyli na bardzo kontrowersyjnej postaci, jaką jest Ayn Rand, która z kolei sugerowała, że nie tak jak Mandeville, że zabieganie o interes własny jest egoistyczne, a więc złe, a nie tak jak nie sugerowała tak jak Smith czy Wicksteed, że jest moralnie neutralny i w związku z tym może jest potrzebna jakaś trzecia kategoria, non-tuizm, tylko wręcz sugerowała, że tak, to jest działanie egoistyczne, ale dlatego właśnie jest dobre. Dlatego, że jest egoistyczne, to jest dobre i tutaj powoływała się na Arystotelesa i ogólnie na etykę helleńską, sugerując, że dbanie o interes własny, dbanie o rozwijanie tego swojego osobistego, produktywnego potencjału jest bardzo ważnym elementem dążenia do tego stanu eudaimonii, czyli szczęścia rozumianego jako wykształcenie w sobie jakiejś odpowiedniej harmonii, pozytywnych cech charakteru, pozytywnych cech osobowości. No i w związku z tym tutaj możliwość zaspokajania swoich własnych potrzeb po to, żeby żyć właśnie takim pełnokrwistym życiem jest bardzo ważna moralnie. No i można powiedzieć, że częściowo ma ona tutaj rację i dobre jest to, że próbuje tutaj wskrzeszać tą spuściznę arystotelizmu, sugerując, że zabieganie o interes własny jest rzeczą dobrą, ale można mieć wątpliwość co do tego, czy ma rację, twierdząc, że to jest jedyna dobra rzecz, bo ona wprost mówi, interes własny jest jedynym celem samym w sobie. Zawsze najwłaściwszym moralnie działaniem jest działanie najbardziej egoistyczne. Więc mi się wydaje, że najpoważniejszy zarzut, jaki można by wysunąć wobec takiego postawienia sprawy, to jest to, że owszem, tutaj jest podkreślony związek pomiędzy roztropnością, jeśli roztropność definiować jako dbałość właśnie o interes własny, dbałość o swój taki dobrobyt osobisty, a moralnością. Ważne jest podkreślanie tego związku, który to związek był w niedostatecznym, niewystarczającym stopniu podkreślany przez Smitha, czy Mandevilla, czy Wicksteeda, ale z drugiej strony ona popełnia błąd sprowadzania moralności do roztropności na dobrą sprawę. Zwłaszcza jeśli moralność rzeczywiście rozumieć jako
ten zbiór reguł, zasad, nakazów i zakazów, które mają budować jakąś naturalną kontrę wobec naszych takich nieskrępowanych skłonności do realizacji interesu własnego, tam gdzie ta realizacja interesu własnego ma znaleźć się w sytuacji konfliktowej względem interesu cudzego. Bo ktoś mógłby powiedzieć, a co jeśli mamy do czynienia z jakimś socjopatą, którego interes własny skupia się na rządzeniu innymi, na pomiataniu innymi, na narzucaniu innym swojej woli. To wtedy taka osoba, w momencie, kiedy ona działa egoistycznie, to może działa moralnie o tyle, o ile zaspokaja interes własny, ale działa niemoralnie o tyle, o ile godzi w interes cudzy, co jak gdyby niweluje całkowicie pozytywny wymiar działania na rzecz no właśnie realizacji interesu własnego. No oczywiście standardowa odpowiedź Ayn Rand jest taka, że to nie jest prawdziwy egoista. Kto to tak naprawdę jest? Kim jest taki socjopata, który próbuje sobie podporządkowywać innych, rządzić innymi, tłamsić właśnie cudze interesy i czerpać z tego satysfakcję? Czy to jest altruista? Czy to jest non-truista? No nie wiadomo w zasadzie, kto to jest w momencie, kiedy następuje to sprowadzenie moralności do egoizmu. Więc jak się tam pojawia Rand, to określenie on nie działa na rzecz swojego racjonalnego interesu własnego, no to na dobrą sprawę ten racjonalny interes własny się staje takim wytrychem. Słowem wytrychem, pod który Rand podczepia wszystkie pozytywne zasady moralne, takie jak powiedzmy ta złota reguła, nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe, czy nawet ten imperatyw kategoryczny kantowski, który mówi traktuj każdego jako cel sam w sobie, na co ona by oczywiście natychmiast zaprotestowała, mówiąc, że Kant to był ogromny immoralista, tak, i że filozofia kantowska to jest właśnie filozofia altruizmu. Więc problem tutaj polega na tym, że jej stwierdzenie nie tylko, że egoizm jest dobry w tym sensie, że prowadzi do realizacji interesu własnego, ale też, że jest to jedyna dobra rzecz, oparta jest na dwóch potwornie kontrintuicyjnych przesłankach. To znaczy na pierwszej przesłance właśnie takiej, że najbardziej etyczne działanie to jest zawsze działanie najbardziej samolubne. I druga przesłanka, nigdy działając w sposób samolubny, czyli egoistyczny, nie można naruszać interesów cudzych. To jest niemożliwe. Jak ktoś naruszył interes cudzy, to znaczy nie działał egoistycznie. To jest bardzo kontrintuicyjne i jak gdyby zrywa taką zasadniczą ciągłość nazewniczą, jeśli chodzi o całą wcześniejszą filozofię moralną, gdzie ten egoizm był dosyć konkretnie i precyzyjnie definiowany, czyli jako realizacja interesu własnego kosztem interesu cudzego. No można powiedzieć, że altruizm był definiowany rzeczywiście tak, jak ona go definiowała też, jako poświęcanie interesu własnego na rzecz interesu własnego. Ale jeśli chodzi o definicję egoizmu, no to już ona, jak gdyby, jeśli chodzi o wcześniejszą filozofię moralną, to ona była zupełnie inna. Więc tutaj mamy do czynienia z takimi bardzo kontrowersyjnymi przesłankami, na których się to opiera i na takim wrażeniu, że to, co ona rozumie jako racjonalny interes własny, to jest pewnego rodzaju wór taki etyczny, do którego wrzucamy wszystko to, co jest dobre i słuszne we wszystkich innych filozofiach moralnych, w tym tych, które podkreślają, że nie tylko twój interes własny jest celem samym w sobie, ale też właśnie inni, ich interesy są równorzędnymi celami samymi w sobie. I dlatego twój egoizm jest dobry tylko wtedy, kiedy nie godzi w cudze egoizmy, które jednakowoż są równie istotne jak ten twój. I na tym właśnie polega ten etyczny nakaz, żeby ludzi innych traktować jako równorzędne cele same w sobie. Co nie oznacza, że trzeba się na ich rzecz poświęcać, ale co właśnie oznacza, że nie można działać wobec nich w sposób egoistyczny, w tym złym tego słowa znaczeniu, czyli w sposób pasożytniczy. I teraz ja bym powiedział, teraz już chciałbym przejść do tego, jak ja to widzę. Mi się wydaje, że we wszystkich tych stanowiskach, które opisałem, jest jakieś ziarno prawdy, albo nawet więcej niż ziarno prawdy, ale one zawsze, wszystkie one są w jakimś sensie niekompletne,
albo z uwagi na to, że one trzymają się tej opozycji egoizm-altruizm, albo poprzez to, że próbują wprowadzać jakieś trzecie stanowisko, ten właśnie non-tuizm, który no, nie wydaje się być wystarczająco przekonujący, jeśli chodzi o ten swój taki logiczny opis. Bo mi się na dobrą sprawę wydaje, że współpraca rynkowa, czy w ogóle jakakolwiek współpraca, ale na przykładzie współpracy rynkowej to najlepiej widać. Mamy do czynienia z jednej strony, jak słusznie zauważył Wikstead, z przekroczeniem tej opozycji egoizmu i altruizmu, ale broń Boże, z tego nie wynika, że współpraca rynkowa jest moralnie neutralna. Jeśli egoizm traktować jako moralnie zły, a altruizm jako moralnie dobry, to nie to. To jedynym rozwiązaniem tutaj nie jest to rozwiązanie Wikstidowskie, które sugeruje, że współpraca rynkowa jest moralnie neutralna. Ja uważam, że jest moralnie dobra właśnie z uwagi na to, że obnaża taką zasadniczą nieadekwatność tej opozycji, tej fałszywej opozycji egoizmu i altruizmu, ale też obnaża wiele innych fałszywych opozycji, bo obnaża fałszywość opozycji pomiędzy interesem własnym i interesem cudzym. Jak już Smith zauważył, to polega na zjednoczeniu interesu własnego z interesem cudzym, ale też obnaża fałszywość opozycji pomiędzy instrumentalnym wykorzystywaniem drugiej osoby, a takim, czyli traktowaniu innej osoby jako środek do osiągnięcia swoich celów, a traktowaniem drugiej osoby jako cel sam w sobie. Tu się nie zgadzam z tym podejściem Wikstidowskim, czyli właśnie non-tuistycznym. Współpraca rynkowa polega na uświadomieniu sobie, że najskuteczniejszym sposobem właśnie wykorzystania drugiej strony transakcji jako środka do osiągnięcia swojego celu, czyli skorzystania z cudzych talentów, kompetencji, umiejętności, wiedzy i tak dalej, jest potraktowanie drugiej osoby jako cel sam w sobie. To wymusza właśnie ta konkurencyjna struktura rynku. Wtedy tylko jesteśmy w stanie naprawdę skutecznie zaspokajać cudze interesy, jeśli traktujemy je jako cele same w sobie, jeśli naprawdę zależy nam, żeby naszego klienta potraktować w sposób jak najbardziej godny, jak najbardziej taki podmiotowy, a nie instrumentalny. Bo tylko wtedy on też nas potraktuje w taki sam sposób i przekaże nam pewne wynagrodzenie, dzięki któremu my swoje potrzeby będziemy w stanie zaspokajać. Więc mi się wydaje, że tutaj jest zniesiona nie tylko opozycja pomiędzy egoizmem a altruizmem i opozycja między interesem własnym a interesem cudzym, ale też opozycja pomiędzy traktowaniem innych jako środek do osiągnięcia własnego celu i traktowaniem innych jako cel sam w sobie. Myślę, że fundament współpracy rynkowej, etyczny fundament współpracy rynkowej to jest świadomość, że najskuteczniejszy sposób na zaspokojenie swoich interesów, traktowanych jako cele same w sobie, jest potraktowanie interesów innych jako równorzędne cele same w sobie i to w dwójnasób. Bo z jednej strony dlatego, że szanujemy prawa, niezbywalne prawa drugiego, nie okradamy drugiego człowieka, nie zastraszamy go i tak dalej, ale co więcej, również jego preferencje, jego własne cele i potrzeby traktujemy jako cel sam w sobie, bo to pozwala nam tylko wygenerować odpowiedni poziom sumienności, rzetelności naszej profesjonalnej, dzięki której jesteśmy skuteczni, autentycznie skuteczni w zaspokajaniu potrzeb innych. Jeśli tak się nie będziemy zachowywać, no to tam, gdzie nie ma barier wejścia na rynek, tam nas konkurencja, która tak się właśnie zachowuje, wyrukuje z rynku. Albo nawet, jeśli nie mamy żadnej konkurencji, jeśli jesteśmy takimi quasi-monopolistami, dlaczego quasi, no to już można by długo mówić. Przyjmijmy tutaj po prostu definicję monopolu jako pewien wyłączny przywilej działania na danym rynku. Więc ja nie mówię o takiej sytuacji, gdzie ktoś ma wyłączny przywilej, tylko tam, gdzie po prostu z uwagi na bardzo ściśle specjalistyczny charakter świadczony przez jego dóbr i usług, jest jedyną osobą zaopatrującą innych w te dobra i usługi. Więc nawet jeśli nie mamy żadnej konkurencji, to jeśli nie traktujemy potrzeb innych jako celów samych w sobie i w związku z tym w sposób stosunkowo mało rzetelny, taki na odczep się zaspokajamy ich potrzeby, no to klient może uznać, że pewne standardy minimalne nie zostały spełnione, zwrócić towar czy po prostu odmówić zapłaty za usługę. Takie niebezpieczeństwo też przed nami stoi, jeśli właśnie nie harmonizujemy swojego interesu, rozumianego jako cel sam w sobie, z interesem cudzym też rozumianym jako cel sam w sobie. Jest taki
ekonomista niby ze szkoły chicagowskiej, ale tak naprawdę bardzo eklektyczny w najlepszym tego słowa znaczeniu, Armen Alchian. I on zasugerował w najbardziej znanym swoim tekście z roku 1950, którego tytuł zawsze zapominam. Tam jest mowa, są słowa uncertainty i evolution w tytule i pamiętam, że jest z 50 roku, więc to już łatwo jest znaleźć. I on tam sugeruje, że ten proces rynkowy, tak zwany proces rynkowy, ma to do siebie, że promuje te osoby, które działają tak, jakby ich celem była maksymalizacja zysku, niezależnie od tego, jakie są ich motywacje. Więc tutaj jest ta taka intuicja smithowska w tym zawarta. I ona jest prawdziwa skądinąd, bo na dobrą sprawę nie jest istotne to, czy ktoś działa na rynku i dostarcza innych pewnych dóbr i usług z powodu pewnych przekonań religijnych, czy filantropijnych, czy jakichkolwiek innych. Liczy się to, że rzeczywiście maksymalizuje ten zysk, to znaczy maksymalnie skutecznie zaspokaja potrzeby innych. Ja bym to uzupełnił, ja bym powiedział, że tak, z jednej strony Alchian słusznie mówi, że istnieje tego rodzaju proces, który promuje osoby, które taki konsekwencjonalistyczny proces, który promuje tych, którzy działają tak, jakby maksymalizowali zyski, niezależnie od tego, jakie są ich rzeczywiste motywacje, ale bym dodał do tego, że taki podproces tutaj też działa w obrębie tych osób, które działają tak, jakby ich celem była maksymalizacja zysków. Też mamy do czynienia z drugim takim doborem naturalnym, który promuje osoby, które już właśnie na poziomie motywacyjnym traktują interes swoich klientów jako cel sam w sobie. Więc jednak ten element intencjonalny też mi się wydaje musi się pojawić. I ja nie uważam, żeby tutaj była jakakolwiek sprzeczność. Myślę, że proces rynkowy, właśnie struktura procesu rynkowego i tych instytucji, w obrębie których on działa, czyli szacunku dla praw własności, szacunku dla swobody wymiany dóbr i usług, szacunku dla swobody zrzeszania się, ten proces inicjuje dwa zjawiska. Z jednej strony zjawisko na poziomie konsekwencji, czyli promowania tych, którzy działają tak, jak gdyby chcieli maksymalizować zyski, ale z drugiej strony proces, który spośród tych, którzy działają tak, jakby chcieli maksymalizować zyski, promuje tych, dla których maksymalizacja zysku właśnie ma ten charakter zaspokajania interesu klienta rozumianego jako cel sam w sobie. Też mi się wydaje, że w tym sensie współpraca rynkowa, ten etyczny wymiar współpracy rynkowej na dobrą sprawę jednoczy produkcję i konsumpcję, czy też dobra produkcyjne i dobra konsumpcyjne. Zwłaszcza w kontekście tej współczesnej gospodarki, gdzie ogromną rolę pełni tak zwany kapitał intelektualny, czy kapitał ludzki ogólnie rzecz biorąc. Bo można sobie wyobrazić, że jeśli my traktujemy interes naszego klienta jako cel sam w sobie, to też to wynagrodzenie, które otrzymujemy, nie traktujemy w sposób taki abstrakcyjny, jako jednostki uniwersalnego środka wymiany, który możemy przeznaczyć na cokolwiek. Zawsze jest w nas ta świadomość, że myśmy to wynagrodzenie otrzymali właśnie dlatego, że zaspokoiliśmy czyjś interes. I w związku z tym też w odpowiedni sposób to wynagrodzenie wykorzystamy. Taki właśnie arystotelesowski, eudaimoniczny. Możemy wykorzystać te środki w sposób, który nam sprawia przyjemność, ale jednak staramy się połączyć przyjemne z pożytecznym. Staramy się zjednoczyć jakoś tą przyjemność z rozwojem naszego potencjału produkcyjnego. Inwestujemy w siebie albo w swoje przedsiębiorstwo i to nam sprawia przyjemność. I tutaj widzimy, że zamazuje się w jakiś istotny sposób różnica pomiędzy produkcją i konsumpcją. Mi się też wydaje, że to tak zwany sharing economy, czyli ta ekonomia współdzielenia, jeśli to tak zostało na polsku przetłumaczone, też w ciekawy sposób ilustruje to zamazywanie się różnicy pomiędzy dobrami konsumpcyjnymi a produkcyjnymi. Na przykład Uber, który pozwala ludziom wykorzystywać dobro konsumpcyjne, coś, co było dla nich do tej pory czystym dobrem konsumpcyjnym, czyli samochody, jako dobro produkcyjne, jako źródło przychodu. Albo to przedsiębiorstwo, ta firma BlaBlaCar, która umożliwia ludziom
z jednej strony angażowanie się w działalność produkcyjną, jaką jest minimalizacja kosztów podróży, ale to łączą właśnie z dobrem konsumpcyjnym, jakim jest umówienie się z konkretnie sprofilowanymi osobami, których towarzystwo jest dla nas przyjemne. Więc łączymy znowu tutaj przyjemne z pożytecznym. Mi się wydaje, że jak gdyby takim typem idealnym, czym jakimś takim celem, do którego dąży współpraca rynkowa w swoim wymiarze etycznym, jest właśnie znoszenie wszystkich tych takich na dobrą sprawę fałszywych opozycji. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, że to w bardzo istotny sposób poszerza naszą wizję tego, co jest etyczne. Sprawia, że tak jak Hayek mówił o tym tak zwanym rozszerzonym społeczeństwie, extended society, to tutaj w takim stopniu, w jakim to rozszerzone społeczeństwo uosabia współpracę rynkową, czyli tą wielkoskalową współpracę opartą na produktywnej specjalizacji i podziale pracy, to ono również rozszerza naszą wizję etyczną. I to jest moim zdaniem bardzo istotne, a stosunkowo rzadko doceniane i rzadko zrozumiałe. I może stąd się biorą stąd się bierze to, o czym ja mówiłem na początku, czyli takie różne wartościowanie współpracy, jaka się odbywa w obrębie tych małych, intymnych komórek społecznych, jak rodzina czy grupa przyjaciół, i inne różnicowanie tej wielkoskalowej, w dużym stopniu anonimowej współpracy rynkowej, z jakim mamy do czynienia w kontekście dużych, zaawansowanych, rozbudowanych, wielkoskalowych form współpracy społecznej.